Gronowicy, Gronowice. Witam Państwa wszystkich serdecznie przybyłych. Tutaj mam listę obecności. 12 osób jest. 3 osoby nieobecne. Nie wiadomo mi, dlaczego nie przyszli. Pan Bojanek Andrzej Mary powiedział, że idzie na badanie. Mimo, że widział mnie wczoraj, nic nie powiedział, prawda? Nie dotarło nic do mnie. Ale też kazał się taki właśnie. Pani księży Polska, Bok Maciuk. 18? Bart Maciuk, Hanna Krystyna nie ma, też nic nie wie. I Wrona Paweł Stanisław usprawiedliwił się, dlatego że ma po południu pracę, nie mógł przyjechać ze względu na pracę. A pan Wojanek w związku z napastliwym listem wysłany przez internet do pana Mariusza Zwolne na prośbę pana Maciuka, to zwołali komisję rewizyjną. Ale to nie będzie w porządku obrad, później będą dodatkowe punkty dyskusji, a teraz na razie jest pierwsze punkty, także tutaj mamy 12 obecnych, radnych, 3 osoby nieobecne. Proszę Kwiniony, proszę bardzo. Powołany na sekretarza proponuje powołanie pana Ireneusza Połojcza, żeby robić to w formie elektronicznej. Tak, bo nie mamy pani księży polskiej, ale tak czy inaczej musi ktoś prowadzić. Wnioskuję za to, że mam duże uwagi, po prostu mam pretensje o sfałszowanie protokołu z dnia 10 poprzez wybory, pisanie z wyników. I dlatego taki mój wniosek będzie protestował przeciwko pisania tej pani księży protokołu. To jest dobrze, czy wniosek, to jest... Czy ja mogę jako głos przeciwny? Proszę bardzo. Lubię pana Ireneusza Połecia. Nie wiem, czy się odmienia Połecia, czy Połecia. Połeć. No, ciężko powiedzieć. Niemniej ostatnie dwa nagrania z posiedzeń Rady, za to tu znowu dziękuję przedstawicielom Fundacji Wolności, którzy wykonali to rzetelnie i znalazło to się w swoim czasie na YouTubie, to pan Ireneusz Połeć umieścił na YouTubie swoje dwa dwuczęściowe nagrania. Tak, dwa, które nie do końca odzwierciedlają prawdę. Są powycinane pewne fragmenty. Dlatego nie rozumiem tego postępowania kolegi, bo jeżeli nagrywamy, to nagrywamy wszystko, a nie tylko to, co nam pasuje. To znaczy, odtwarzamy wszystko, co nam pasuje. W związku z powyższym, ja bym jednak prosił, żeby robił to pan Hubert Odrusiewicz. Zrobił to rzetelnie, moim zdaniem, na ostatnim posiedzeniu. Dajmy szansę panu Jurkowi. Ja chciałbym się odwołać do tego, co pan mówi. Dlaczego został powycinany? Dlatego, że przerw się nie nagrywa. Proszę? Przerw się nie nagrywa, bo przerwa nie jest formalnym miejscem. No to ja tak tylko... Przerwy zostały powycinane, dlatego, że przerw nie powinno być na nagrywać. Z tą wypowiedzią się zgadzam. Natomiast przerwo nie jest ogłoszenie wyniku braku wyboru przewodniczącego na ostatnim posiedzeniu. Jest to na nagraniu? Powiem szczerze, że nie zwrócimy. Ale ja wiem, że nie ma. Kończy się z chwilą, jak pan Grądzielewski ogłasza wybory. Przepraszam, bodajże z tego, co kojarzę, ale może później będziemy dyskutować. Pani nie przepuszczamy, bo musimy wybrać tutaj protokolarka i kto jest za przyjęciem wniosku, zaczyna mówić, proszę mi przeszkadzać. Co jest za panem Ireneuszem, aby został protokolantem na dzisiejszym posiedzeniu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć osób. A kto jest przeciwko? Jedna osoba, tak? Jedna osoba. Kto się wstrzymał od głosu? Nawet nawet nie głosowaliście, dlaczego nie głosowaliście? No, nie chcieliśmy głosować. No, ale jak? Nie ma takiego obowiązku. Biorę przykład z Sejmu. I zasady. Nie ma przymusu głosowania. To może wracam za co? Proszę. Proszę? Ty z Sejmu. Rozumiem, że pan ma pana Iwania, nie ma pan zdania, tak? Nie ma pan jaje, żeby zagłosować, tak? To ma pan zdanie. Ale wolno mi? Obecny pan, panie Wójcie, jak pan głosuje, po co pan listę podpisał? No, że pan wejdzie, bo po co pan to
poprzednim. Ale nie muszę wychodzić. Nie musi. Jest pan dumny z siebie, tak? No to dobrze, to jest sześć. Sześć jest. Jak nie na temat? To jest na temat. Sześć jest za. Ale jesteśmy ludźmi poważnymi. Jedna się trzymała. Nie tak odmówili głosowania. No i nie tak będzie z rzędem. No i już. Wolna wola konstytucją. Tak jest. Ogólnie za szlachetnych czasów weto. I wszystko likwidujemy. Szkoda, że go nie ma. Sześć za. Sześć jest osób za, panem Ireneuszem Połciem jako protokulantem, jedna osoba przeciwko. Trzy wstrzymały się od głosu. Raz, dwa, cztery. Cztery nie oddały głosu. Nie wstrzymały się, ani nie oddały głosu. Będąc na... Nie, jakby się wstrzymały, to jeszcze raz. Nie oddały głosu. Takich ich nie było. Jedna przeciw, jedna się wstrzymała, a cztery osoby się to wstrzymały. I wymień tych radnych, którzy się wstrzymały, bo taka jest procedura. Ale osoby nie brały głosu. Nie brały głosu w głosowaniu. Nie oddały głosu. Nie ma takiego procedury. Nie ma procedury. Nigdzie nie ma takiej procedury. Wczoraj ma procedurę płaskie żonki, bo to mówimy. Nie ma procedury. Wieczór, ty nie wiesz, co wczoraj zrobić. A ty nie chcesz zabrać. Już jest wpisane, tak? Możemy dalej kontynuować. Chwila, dobrze. Dziękuję pani Marynowi za słowo wyznania dotyczącego mojej pracy. Nie, no, nie uważam. Ja staram się być uczciwym w ocenie. Do Mary. Mówię o tylko. Tak, mówię też. No jak było dobre, to nie ma problemu. Trzecie, odczytanie i zatwierdzenie protokołu 9 posiedzenia Rady. Informacja przewodniczącej Rady o sprawach bieżących. Piąty punkt był wybór przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy Bronowice. Szósty wybór Zarządu Rady Dzielnicy Bronowice. Zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej. Ósme, ogłoszenie wyników wyborów. Dziewiąty, przedstawienie ramowego programu rozwoju przez przewodniczącą Rady i nowo wybrany zarząd. Propozycja zmian organizacyjnych pracy Rady Dzielnicy Bronowice w sprawie wniesionej wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia Rady Dzielnicy Bronowice. To punkt 5, 6, 7, 8, 9 jest pominięty. Tak. Pani przewodnicząca. Jeżeli można, jedną uwagę pani przewodnicząca. Chciałbym wrócić tutaj na uwagę na punkt 7, a mianowicie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej. Tutaj wnosiłbym o to, aby ten punkt został, prawda, zatwierdzony w porządku obrad dzisiejszego posiedzenia. Aha, dobrze. To znaczy, że ten siódmy punkt zostaje, tak? Musi być. To będziemy czegoś robić po tydzień. Tak jest, to wycofuję stanowisko. To znaczy, że wszystko tutaj będzie punkt. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Od 5 do 9. Mogę podać krzesło. Do 10 będzie. Do 10 punktu będzie. Waldek. 7 punkt zostaje. Nie. Od 5 do 9 jest pominięty. Nie, a 10 też. A tak, przepraszam. Od 5 do 10, tak? Tak. Od 5 do 10 punktu są te punkty. Proszę bardzo, to jest bardzo ważne, przeczytać wniosek, co to znaczy formalnie. Wniosek formalny, żeby przegłosować
przyjęcie porządku obrad. Z pominięciem, ale jest wniosek formalny składam. Odczytaj, poproszę tu przegłosować zmianę dzisiejszego posiedzenia Rady. Z punktami po informacji wybór przewodniczącego zarządu, wybór zarządu dzielnicy Gronowice i zmiany w składzie osobowym, to tu by zostało. Chodzi o te dwa punkty. Powiem dlaczego, uzasadnienie moje. Szanowni Państwo, w związku z tym, że przygotowujemy się do bardzo istotnych wydarzeń na dzielnicy Gronowice, o czym będzie mowa później. Drugi punkt, z uwagi na duże nieścisłości, niejasności, niedomówienia, brak odpowiedzi. Chodzi o to, żeby ten punkt z wnioskiem formalnym, który składam z podpisaniem na miesiąc przed Radą, przenieść o wyborze i odwołaniu z funkcji przewodniczącego, bo w następnym punkcie Państwo zaraz będzie atak pana przewodniczącego, że jest, pan prezydent nam tą uchwałę podważył. W związku z tym, że mamy, żeby to było w terminie, chciałbym przekazać na ręce pani przewodniczącej i prosiłbym o 15. Nie będzie wolnej wniosek. Bo teraz przedłużamy to, co mamy w kolejności. Dobrze. Przepraszam, jeżeli jest to... Nie mogę zabrać głos. Zabrać porządek obrad. Mogę zabrać głos. Niech dlatego przerwacie bez przerwy porządek obrad i chcecie zabierać głos. Proszę bardzo. Zamiast usuwać się do przodu, to idziemy jak żółt. Dlaczego nie było tego komentarza? Bo chcę iść do przodu. Więc do przodu. W związku z tym, że Państwo chcą zdjąć punkt piąty i dalsze, proponuję zamiast punktu piątego wpisać punkt precyzyjny, muszę być zaraz, powiem dokładnie, zarządzenie numer 2, łamane przez 5 przez 2.16 prezydenta miasta Lublina z dnia 2 maja 2016 roku, bo to jest koresponduje wyraźnie z tym punktem. Wniosek formalny, to ja przekazuję wniosek formalny następny. Po pierwsze, radni nie zdążyli się z tym zapoznać. No to się zapoznają. Dobrze, ale to jest na to termin 14 dni. Nie dostaliśmy tego po pierwsze. Po drugie, nikt nie dostał formy pisemnej. W związku z tym nie będzie pan w swojej sprawie... Pani przewodnicząca. No to wniosek formalny o głosowanie. No to... Dlatego, że Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy jej ustawowego składu, chyba że statut stanowi inaczej. Także jest skład podejmowany uchwał, także tutaj nie ma żadnego problemu i nie mamy co się wracać do tego. Napisane jest czarno na białym, tak to czytam. Proszę bardzo. Kto jest za odrzuceniem wniosku pana Ignaciuka, tak? Kto jest za przyjęciem porządku? Z poprawkami. Pan przewodniczący wniósł taką poprawkę, czyli wprowadzenie do porządku obrad zarządzenia prezydenta miasta Lublina. I czy przyjmujemy porządek obrad zgodnie z propozycją zgłoszoną przez pana przewodniczącego? Ale przewodniczący. Przepraszam. Głosujemy. Kto jest za zmianą? Tutaj pan Ignacy, przewodniczący, podjął ten temat w sprawie uchwały, jaką prezydent tutaj przedłożył. Ja ją mam na razie, bo ja dostałam w nocy dopiero to. I nie za bardzo też... Wywieszone do publicznych wyborów. To wszystko jest, ja wszystko wiem, ja dostałam informacje, także docierają do mnie informacje. Także w sprawie nieważności uchwały i zmiana tutaj porządku obrad. My przynajmniej bierzemy w nią głosowanie. Dobrze, ale panią mi zdecydować, że się tego nie stało. Ale nie znam tego, ale... No to
poprawką, która jest zarządzeniem prezydenta miasta Lublin. To jest zaprowadzenie poprawki. A panie Szyszko, kto prowadzi? Pani przewodnicząca, no proszę. To pasuje, przecież mówię drugi raz już. No proszę. Ale pan wszystko zmienił. Ja nikt to zmienił. Nie, nic nie zmienił. Proszę, dobrze słychać. Wszystko słychać. Pan, to nie przeszkadza, naprawdę. Nie przeszkadza. Naprawdę. No proszę, przewodniczący, nie chcę przeszkadzać. Kto jest za wprowadzeniem punktu obrad ze zmianą zarządzenia prezydenta miasta Lublina? A to nie, ja nie biorę. To ja odruchowo podnoszę rękę właśnie, dlatego tak się dzieje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pani nie czyta, bo patrzę czyta. Cztery, pięć, tak. Pięć jest za. Ja prezydenta bardzo cenię i jego pisma, które do mnie docierali i proszę mnie w ten sposób tutaj nie usumowywać. Nie dobrze? Pani przewodnicząca, dalej głosuje. Bo co ja mam w głowie, na pewno pani nie wie. No i jak nie mówię, to znaczy, że nie może pani tego interpretować. Pani przewodnicząca, głosujemy dalej. Kto jest przeciw chyba, tak? Kto jest przeciw zmianom, jeżeli chodzi o porządek obrad i zarządzenie prezydenta miasta Lublina z dnia 22 maja? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem osób jest przeciw. Przeciw. Kto się wstrzymał od głosu? Nie ma. Nie ma nikogo, to znaczy, że pani głosuje. 5 plus 7 to jest 12. 12 osób. 12, no to jest 7, jest większość, 7. Jest przeciw prowadzeniu. Nie ma porządku obrad. Nie jest porządek o zmianie. Nie. Pani przewodnicząca. Ja powiedziałabym, kto jest za porządkiem obrad i zmianą zarządzenia prezydenta miasta Lublina. Powiedzcie, byli za. A my jesteśmy przeciw. Nie ma jednego punktu. Jeżeli nie ma zmiany, to pozostaje stary. Nie ma zmiany, to jest normalne. Tak, tak zostaje stary, bo powiem, że nawet nie tego do domu. To nawet wniosek chciał złożyć, tak? Panie przewodniczący. Z uwagi na zaistniałą sytuację, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości tutaj zebrane z nas zgromadzonych, proponuję o ponowne przeprowadzenie głosowania za przyjęciem porządku obrad, natomiast w innej formule. Z uwagi na to, że niestety w dniu dzisiejszym nie możemy dokonać wyboru przewodniczącego zarządu i nie możemy dokonać wyboru zarządu, nie możemy dokonać zmiany w składzie osobowym komisji rewizyjnej, proponuję te trzy i ogłoszenie wyniku wyborów, proponuję przyjęcie porządku obrad z pominięciem tych czterech punktów. I wtedy sytuacja będzie jasna. No tak. To jest Trybunałem Konstytucyjnym. Wniosek podzielony. Kto jest za odrzuceniem punktów 4, 5, 6 i 7 z, i 8 tutaj 4 z porządku obrad? Pani przewodnicząca, wydaje mi się, że należy głosować porządek obrad, a nie kto jest za odrzuceniem. No to jeszcze raz formułuj konkretnie, bo przecież miesza pan Ignacy. Nie, pan Gądzielewski zachował się poprawnie. No to więc na to. Ale pani przewodnicząca, przecież to jest może to się pomyliła na mało powiedzenia. Czy wszystko przytrafił, mamy mu nic. Nie, to pani przewodnicząca musi zgłosić poprawnie, jak mamy głosować. Ja wiem, że pan przewodniczący zarządu nie musiał tutaj ostrzec ze mnie, ale poza moim formalności trzeba zachować. Tak, oczywiście czepia się każdego słowa, aby było po jego myśli. A wie doskonale o co chodzi. W przeciwnym wypadku. Tak, żeby robić bałagan, żeby robić. To zaskoczy pan jak i to, zaskoczy pan teraz. No. A teraz będzie mieć miesiąc czasu na przygotowanie się, żeby pan pokazać prawdę. Nie musimy. I to publicznie mówię przed kamerami. To wnioskujemy. No. Przedstaw jeszcze raz wniosek. Proszę bardzo, wniosek. Zgłaszam wniosek formalny o przyjęcie porządku obrad w formule zgłoszonej w dniu 11 kwietnia 2016 roku z pominięciem punktu 5, 6, 7 i 8. A mogę zapytać, dlaczego pomijamy te punkty?
z uwagi na fakt, że nie możemy dokonać w dniu dzisiejszym wyboru przewodniczącego zarządu rady, wyboru zarządu rady i zmiany w składzie osobowym komisji rewizyjnej. Ale dlaczego nie możemy dokonać tego wyboru? Z uwagi na odwołanie pana przewodniczącego, które z tego co ja wiem, ja zgłaszam taki wniosek, ja to wiem, po prostu tak. Zostało uwzględnione przez pana prezydenta miasta. To więc dlaczego? Dlatego, że szanowna rada nie miała okazji zapoznać się z tymi dokumentami. Trzeba się zapoznać. Dlatego odrzuciliśmy ten porządek obrad, aby go przenieść na posiedzenie następne. Wtedy wszyscy będziemy przygotowani, będziemy mogli zająć odpowiednie stanowisko w sprawie. I po drugie, ten wniosek, który pani wspomnieli, czy ten proszę wniosek, jest to tylko forma elektroniczna, która nie została uwzględniona, nasz protest, mimo że potwierdzenie jej podpisana, bez podpisu jest. Pomijamy punkty, ponieważ w dniu dzisiejszym nie możemy tych punktów po prostu, ażeby były wykonane, bo nie będzie wyboru przewodniczącego zarządu, nie będzie wyboru zarządu rady, zmiany w składzie osobowym komisji wyborczej, ogłoszenia wyników wyborów, bo po prostu tego po prostu na dzisiejszym posiedzeniu nie będzie. I kto jest za przyjęciem takiego proponowanego posiedzenia Rady i tutaj, jeżeli chodzi o te punkty, które tutaj przedstawiłam Państwu. Głosujemy. Punkty głosowania. Kto jest za odrzuceniem tych punktów? Za przyjęciem tego porządku obrad i z pominięciem tych punktów, które powiedziałam, to będzie 5, 6, 7 i 8 punkt. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 osób jest. Za takim trybem. Kto się wstrzymał od głosu? Nie ma tych przeciwko. Też nie. To będzie osób, które nie głosowało. 2, 4, 5. Na wniosek pana Jurnaciuka nie głosowało. Zupełnie inne stwierdzenie tutaj jest. Nie został przyjęty porządek obrad. Został przyjęty na wniosek pana Jurnaciuka. Nie został. Został. Ponieważ nie ma kworum. Chyba pan Ireneusz zanotował, ile było za. 7. Tak. A ile jest kworum? Większość trzeba. 7. Nie, kworum jest 8. Gdzie? No jak kworum zarządu? Przy posiedzeniu rady jest 8. Jeżeli nie ma 8 osób, nie ma 8 głosów, to nie ma. Nie ma żadnego. Wniosek formalny, pani przewodnicząca. Siedząc na sali, nie chcąc głosować, jest to poniżanie rady dzielnicy i poniżanie wszystkich radnych pozostałych. Ale tutaj jest pani przewodnicząca, bo widzę, że do ładu i porządku nie dojdziemy. No, z uwagi na to, że być może rzeczywiście tego kworum nie ma. Nie ma bezwzględnej liczby głosów wymaganych do tego, aby ten porządek obrad został przyjęty. Proponuję, no, po prostu odwołanie dzisiejszego posiedzenia. O, bardzo mądrze. Odwołanie dzisiejszego posiedzenia rady. Po prostu nie mamy kworum, nie mamy o czym dyskutować. Oczywiście. I takie przepychanie się na spotkanie, Pani Gnaciuk ze swoją ekipą kamera nagrała, nakazywał nie głosować, może będą na sali. Nakazywał mi nie głosować. Jest to zapotrzebowane. Natomiast pani przewodnicząca, jeszcze dwie uwagi. No, jesteśmy w grupie radnych, prawda? I wnioski do pani przewodniczącej możemy składać także poza posiedzeniami. Mamy przygotowane dwa wnioski. Są to wnioski sporządzone przez grupę radnych z podpisami. Jedna dotyczy odwołania pana Mariana Gnaciuka ze stanowiska, przewodniczącego zarządu dzielnicy Bronowice, to jest jeden wniosek. Drugi wniosek jest to wniosek o odwołanie pana... To jeszcze chwilę,
czekaj. To w takim razie zgłaszam tylko ten jeden wniosek o odwołanie pana Mariana Ignaciuka z funkcji przewodniczącego zarządu dzielnicy Bronowice. Z uwagi na termin, w którym ten wniosek składam, chciałbym zauważyć, że wniosek ten już, żeby uniknąć tutaj przepychanek, prawda, i usłownie tarcze, wniosek ten nie wymaga po prostu głosowaniu. Nie. Wymaga 6-miesięcznej karencji. Nieprawda, panie przewodniczący. Jest nieaktualny, masz tutaj wniosek. Jeżeli pan uważa, że ten jest wymagany. Właśnie uważnie pan przeczyta statut. Uważnie pan przeczyta statut. Jeżeli przeczytałem, panie przewodniczący, jeżeli pan uważa, że ten wniosek jest nieuzasadniony, oczywiście zgłosi pan kolejny. Szanowni Państwo, w związku, korzystając z nagrań kamer, chciałbym się zaapelować do wszystkich mieszkańców dzielnicy Bronowice i poinformować, że kolejna rada dzielnicy jest zrywana. Prowadzona jest atmosfera nerwowa. Chcieliśmy dzisiaj rozmawiać o przygotowanych imprezach jubileuszowych na temat inwestycji. Chcieliśmy rozmawiać na inne tematy. Nie możemy. Będąc na sali radni, pan Ignaciuk, pani Futa, pan Ziegler, pan Drąg i pan Dolina po prostu lekceważą was wyborców i nas jako radnych przygotowanych do dzisiejszej rady. Prowadzenie tego obronną płaską, kiedy pan prezydent został wprowadzony w błąd, nie rozpatrując wszystkich wniosków, w nocy, jeszcze niektórzy radni dopiero dzisiaj zobaczyli internetowe zarządzenie pani prezydenta, nie mogliśmy tego wprowadzić. W związku z tym chcemy to, szanowni mieszkańcy, chcemy to przełożyć pani przewodnicząca na po 15. Trzeba to uzasadnienie rozumieć. Po 15 czerwca i bardzo przepraszamy mieszkańców. Chcemy porządku, chcemy składu, chcemy ładu. Ja nigdy jako Szyszko Andrzej nie próbowałem i nie próbuję kandydować na żadne stanowiska. Pan Ignaciuk został formalnie odwołany 8-6 w duchu prawa, ale sam się odwołuje walczyć o stanowisko, nie dopuszczając młodego człowieka, pana magistra Obrusiewicza, który się zna, komputerowo robi, działa i dla tej rady coś chce zrobić. Wkurzmy młodym, a pan Ignaciuk prowadza ferment w związku z tym faktem, że broni stołka od kilkunastu lat, nie robiąc nic, tylko siać ferment. A to, co dzisiaj państwo macie obrazek, jak prowadziła pani przewodnicząca i została cały czas zbijana z toku broni, to państwo macie nagrane na kamerę. Dla mnie są to rzeczy, że państwo wiedzieli, że pisanie albo jakieś sytuacje nieprawdziwych rzeczy, jest to karygodne. Macie państwo nagranie. Są radni, którzy olewają dzielnicę Bronowice, walcząc o swój stołek, bo to jest walka pana Ignaciuka i jego towarzystwa, tak to określę. Nie kolesi. Po prostu jest to, żeby rady, mieszkańcy, słuchajcie i wyciągajcie wnioski. Zapraszam wszystkich mieszkańców przy okazji na 30 maja do centrum, nie lękajcie się. Będą zaproszenia i proszę o zgłoszenie kandydatów wspólnot mieszkaniowych i innych do odpowiednich instytucji, tak jak to zostało poinformowane w administracjach, na zebranie pod patronatem, które odbędzie się konferencja pana wojewody lubelskiego, pana marszałka województwa, pana prezydenta na temat inwestycji. I na tym zebraniu również przedstawimy państwu nasze plany, chęci działania i pokazania, tak jak to było z budową basenów i skwerów, co państwo, wielu, którzy będą, widzieliście, można coś osiągnąć. Dlatego to jest przemówienie, bo zerwane są przez państwa radnych, pana Ignaciuka, pana Kutę, pana Zieglera, pana Dronka i pana innego, pana Dolina. W związku z tym zebranie jest nieprawne, w związku z tym wystąpienie moje jest
dlatego przed kamerami, żeby Państwo wiedzieli, o co chodzi w radzie. Walka o stołek pana Ignaciuka. Dobrze, a ja chciałem pozwolę przeczytać pan pismo z zarządzeniem Urzędu Rady Gminy 2016 prezydenta miasta Lublin dnia 2 maja 2016 roku w skrócie. W sprawie stwierdzenia nieważności uchwały 15/2016 Rady Dzielnicy Brodnowice z dnia 10/2016. Też nie miałeś głosu udzielonego. Panie przewodniczący, spokojnie. Stwierdzam nieważność uchwały numer 15/2016 Rady Dzielnicy Brodnowice z dnia 10 marca 2016 w sprawie odwołania przewodniczącego zarządu dzielnicy Brodnowice pana Mariana Ignaciuka z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiących załącznik do zarządzenia. Wykonanie zarządzenia powierzał dyrektorowi Kancelarii Prezydenta Urzędu Miasta Lublin. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzał zastępcy prezydenta do spraw kultury, sportu i realizacji przedmiotów. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Urząd Prezydenta Miasta Lublin, Artur Szymczyk, zastępca prezydenta. Proszę pokazać podpisane dokumenty. To są jeden problem. Ale jeszcze chwileczkę ja powiem. Jeszcze ja też powiem. Ja potrafię czytać. Mam to pismo wydrukowane i pani nie pytała o zdanie, czy może pani to przeczytać, a wstaje pani i czyta. Wydaje mi się, że to są za poważne sprawy, żeby można sobie w ten sposób robić i mnie wyręczać czytaniu. Tak, ja powiedziałam, że ja szanuję prezydenta, jego pisma i ja to miałam też zdarzenie pani. Przepraszam, ale ja tu jestem przewodniczącą rady, a nie pani Krystyna Futra. Chcielibyśmy, proszę pani, wytłumaczyć to jako... Niestety przykro mi jest, nie, ja miałam to zrobić, tylko że... Głosowała pani przeciw, co pani? Ponieważ... Chwileczkę, tak? Paskwile, które są od osób, tak, które głosowały za nami. A pismo prezydenta było w odpowiednim czasie przeczytane. Na pewno. Proszę bardzo. 40 minut zabieracie głos. Pani Krystyno, bardzo ważne sprawy są. Z uwagi na to, że to pani pozwoliła sobie odczytać te zarządzenie prezydenta, zwrócę się do pani z takim pytaniem. Czy wie pani, jaką prawną sytuację stwarza fakt, że ta uchwała, o której mowa w tym zarządzeniu, została stwierdzona jej niezgodność. Czy wie pani, jaką to budzi sytuację? To jaką sytuację? Budzi to taką sytuację prawną, szanowna pani, że ten wniosek, który został uchylony, nigdy nie został procedowany, bo jest to niezgodne z prawem. Dlatego stwarza on możliwość, stwarza furtkę do wystąpienia z kolejnym wnioskiem o przeprowadzenie głosowania nad odwołaniem przewodniczącego zarządu, ponieważ taki wniosek nigdy nie był procedowany, bo ta procedura jest niezgodna z prawem. Nigdy nie był procedowany, nie ma 6-miesięcznego okresu kadencji. Nie ma 6-miesięcznego okresu kadencji. Pani przewodnicząca, złożyliśmy wniosek, posiedzenie zostało zamknięte, wniosek ten nie wymaga głosowania radnych. Prosimy o przyjęcie tego wniosku, umieszczenie go w porządku obrad na następnym posiedzeniu Rady Dzielnicy Brodnowice. Wniosek formalny o zamknięcie posiedzenia Rady Dzielnicy. Czy ja mogę zostać dopuszczony jako przewodniczący zarządu głos pani przewodnicząca, czy nie mogę? Czy może pani udzieli głosu? Tak, oczywiście. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przed chwilą usłyszeliśmy płomienną wypowiedź pana Szyszki, który tutaj, jak widać, dowodził od dłuższego czasu, czyli co robi? Burzy wszystko, co było budowane. Proszę, podam do sądu, tak. I proszę o zamknięcie posiedzenia, bo to są rzeczy niedopuszczalne. Proszę mnie przerywać. Po pierwsze, pan... 40 minut słuchał. Proszę pana, co pan wyrabia dzisiaj na sesji? Jak pan nakazuje nie głosować, będą na sali. Ani za, ani przeciw, ani wstrzymać się. To co pan wyczynia? Do mnie pan nie oskarża? Co państwo dole nauczyli, ale czy ja mogę skończyć? Otóż ja nie przerywałem panu. Czy pan Ireneusz protokołuje, czy nie, nie wiem. Ja uważam, że wbrew temu, co mówi pan Szyszko, są sprawy ważne dla dzielnicy i skoro zebraliśmy się, to warto by było może o nich porozmawiać. Między innymi o inwestycjach, na które przeznaczyliśmy pieniądze. Patrzę tutaj szczególnie na panią Tutkę, która przecież chciała robić oświetlenie, a może by coś usłyszała na ten temat. Chciała usłyszeć, czy nie? Na następnym zebraniu usłyszymy. No to dobra. Tak. Co następnym
tyle mogę powiedzieć, że... Nie mów, co na następnym zebraniu? No jak nie głosujecie, jest nieformalne zebranie, to o czym mowa? To kogo pretensje? Ale kto mówi, że nieformalne? No przecież pan nie głosuje. Przecież to wasze głosami nie przeszedł porządek obrad. I mam tylko nie, to waszymi głosami nie przeszedł porządek obrad. Waszymi, nie naszymi. Porządek obrad był uzasadniony w punkcie odwołania, zlikwidowania tych punktów. Trzeba było to przeczytać, co się stało teraz. Chcieliście być lepiej? Wolno wam. Czy ja mogę? Do czerwca. 40 minut mówili inni. Ja chciałem jeszcze powiedzieć parę rzeczy. Oficjalnie. No to nie ma drzwi. Już tam. Na poprzednim posiedzeniu Rady pan Grądzielewski odczytał pismo obrażające przewodniczącego zarządu Mariana Ignaciuka. Ja w odpowiedzi na to pismo bardzo grzecznie tak odpisałem panu Marysiowi Grądzielskiemu. Panie przewodniczący, Panie przewodniczący, przełóżmy to na następne posiedzenie. Chciałem to panie Marianie na następne. Będzie pan miał pretensje, jeżeli ja tego nie zrobię. Pan, co wysłał listem polecony na adres domowy w niej jako prywatnej osobie, ja jako prywatnej osobie panu odpisałem. I po co to poruszać na posiedzeniu? Bo to, że jak prywatna osoba napisała Hania Księżopolska, to pani przewodnicząca publicznie... To była skarga. No właśnie, że panie przewodniczący, śledzenie zostało zamknięte. Przedstawimy dowody, będą świadkowie i spotkamy się w sądzie. Tak, oczywiście. Nie, jeżeli czuje się obowiązany, jeżeli czuje się obowiązany, niech za... Na tamtym zebraniu. Nie przepraszamy, no to będę przepraszał. A nie mówił, że no to może... Nie, ma pan uzasadnienie. Nie będzie pan miał prezentu. Nie, jeżeli pan się czuje obrażony, tak, bo mi to prywatnie trochę pana szkoda, żeś pan został wypuszczony, ale... Dobra. Tyle. Dziękuję. Jeżeli masz tu nieinteresowanie, jeszcze jedno chciałem tylko zapytać, ale nie protokuje pan. To nie wiem, będę przed tak, dziękuję. Dobra, nie chcą wiedzieć. Nie chcą wiedzieć, tak. Pisma nie chcą, które przyszły do Rady, myślę. Zostało zamknięte, to się będzie. Proszę. No. Nie będzie płakał, bo są dowody, nie strasz, nie zastraszaj człowieka, SMS-y twoje świadczą. No. Przykro mi, kochani, że w ten sposób jest, podejmujemy decyzję, nie głosujemy ani za, ani przeciw, po prostu nie oddajemy głosów, a siedzimy tutaj teraz tak, jakbyśmy byli nie wiem gdzie, nie zależało wam by nam na dzielnicy, na nas samych, więc mi bardzo przykro, tak jest sposób, nie możemy w ten sposób, proszę państwa, funkcjonować, bo ja zaczynam się jąkać, dostaję jakiegoś stresu między dorosłymi ludźmi, którzy nie dość, że tutaj krzyczą, jeszcze na ulicy za mną pani Księżopolska gania i krzyczy. Także przykro mi, że zamykamy to posiedzenie, jest godzina 6:25, zamykam posiedzenie, zamykam obrady dzielnicy Gronowice. Dziękuję państwu. Spotykamy się w czerwcu po 15. Dostaniecie państwo pisma. Dziękujemy. Ja teraz już jak się zamknięta rada, to chciałbym tylko poinformować się do radni, że zgodnie ze statutem, że organami dzielnicy są Rada jako organ stanowiący i kontrolny. Tak jest. A zarząd jako organ wykonawczy. Nie interesuje to się. I to tego nie chce. O łatka i pisze mi o latania. No nie, tam o latania ci nie chciałaś. Nie interesuje się. Mogę się zainteresować z panią przewodniczącą się. Z panią przewodniczącą będziemy się. Co to za tajemnice są? Proszę to odwiedzić. Nie, no, chciałem to przedstawić na razie. Nie. Pani przewodnicząca Rada Dzielnicy, to pani przewodniczący. Nie oddam pisma. Przewodnicząca Rady. Nie oddam pisma. Ale to patrz, na przewodniczącą Rada pisma trzymaj. Przewodniczący nie daje. Skandal. No zobaczcie. Rada Dzielnicy przewodnicząca. Przewodnicząca Rady Dzielnicy. No dajcie. Pani przewodnicząca, proszę, gdzie pani pisma są. Gdzie pisma? Rady powinny być przechowywane. Gdzie? Ale pani przewodnicząca nie wie. Tak, bo wszystko jest pisma, które pani Grażu pisze, to jest rada. Nie ujawnia. To jest rada. Właśnie. To mnie nie ujawniłem, proszę oddać.
Ja to radnym jestem. Przeczytam. Już posiedzenie zamknięte. Ale to właśnie teraz mogę czytać. Mogę to oglądać, mi wszystkie dokumenty, bo sobie życzę i proszę im pokazać. No ja chcę sobie poczytać. Mam prawo. Słuchajcie, no wszyscy mogą to czytać. Nie mamy, pani ma w domu. To ja je chciałem, ja je właśnie chciałem przeczytać. Ja nie mam w domu. A nie pan przeczytać. Chciałem je przeczytać wszystkim. Tak, to jest tak. Tak, były kierowane, tam były kierowane. Gdzie? Natal, tam jest pani. Gdzie?